dos ollas, dos recipientes. Są przygotowane dwa naczynia, dwa garnki. El primer recipiente sacan la yuca caliente. Z pierwszego garnka wyciąga się gorącą yukę. 10 minutos. 10 minut. Hasta que se vuelve líquido. Tak, żeby jakby jak najwięcej powstało płynu. En la segunda olla. W drugim garnku się wypluwa. Cuando la olla se llena de chicha masticada, de yuca masticada, kiedy już garnek wypełniony jest tą przeżutą yuką, la dejan reposar 2 horas. Zostawia się ją na 2 godziny, aby odpoczęła. Porque ya le han puesto un fermento natural de la chicha anterior. Ponieważ już znajduje się w niej ten naturalny ferment powstający w ustach przeżuwających Indian. La chicha es un signo de amor a la familia. Chicha, czyli ten napój, który powstaje, to jest znak miłości do rodziny. La mujer le da la chicha al marido. Żona podaje chichę mężowi. No otra mujer, solo la propia. Nie może to być inna kobieta, może to być tylko własna żona. Y el marido, cuando quiere chicha, llama a su esposa. I mąż, kiedy chce napić się chichy, musi zawołać swoją żonę. Antiguamente un hombre tenía 8 mujeres. Kiedyś mężczyzna miał 8 żon. I como las mujeres tenían celos y envidias entre ellas. I ponieważ te żony no, zazdrościły sobie i były różne niesnaski pomiędzy nimi. Algunas intentaban envenenar al marido con chicha. Niektóre próbowały zatruć męża właśnie za pomocą chichy. Por eso las mujeres cuando ofrecen la chicha al marido. Dlatego kobiety, kiedy oferują mężom chichę, hacen así. Robią tak. Para decirle al marido que tome con confianza que no tiene veneno. Czyli najpierw same próbują, oblizują sobie jakby ręce po przygotowaniu chichy, żeby pokazać mężowi, że nie ma trucizny.